Deszczóweczka dobrze robi na włosy. Nie mogę medytować przy zgaszonym ognisku. Muszę je najpierw rozpalić. Ciężka służba. Muszę bardziej oszczędzać. Osobiście nie mam nic przeciw wiedźminom, ale nie powinniście grasować po mieście. Redania i Temeria znów prowadzą wojnę celną. Usługi przewoźnicze w najlepszych cenach. Przewieź mnie na drugi brzeg. Czas to pieniądz. Zdecydowałeś się już? Jesteś gotowy? Tak, płyńmy na bagna. Łaskawy panie, może potrzebujesz łodzi? Ja musiałam tutaj przypłynąć. Pożyczyłam pieniądze i... To poważny problem. Nie mogę powiedzieć. Posłuchaj, nie mam zamiaru cię wypytywać. Widzę, że jesteś przygnębiona i przestraszona. Może potrafię pomóc, ale musisz powiedzieć, o co chodzi. Jest pewien mężczyzna, ktoś ważny, również dla mnie. On jest chory i muszę mu pomóc, zanim będzie za późno. Jest wilkołakiem. Nie chcę, żeby ktoś go zabił. Nie bój się, niełatwo zabić wilkołaka. Poza tym wiedźmini nie zawsze zabijają potwory. Jeśli to możliwe, zdejmujemy klątwy i uroki. Jak chciałaś pomóc ukochanemu? Gruba Zocha opowiadała mi, że druidzi znają się na takich sprawach. Przypłynęłam z pieniędzmi, żeby kupić od nich lekarstwo.
Rzeczywiście, druidzi mogą pomóc. Wiedźminie? Nie boisz się potworów z bagien? W slumsach radziłam sobie z pijanymi klientami. Częstokroć byli bardziej przerażający niż tutejsze bestie. Poza tym mam nóż. Rozumiem, ale dam ci radę. Jeśli coś cię zaatakuje, lepiej uciekaj, nie walcz. Tutejsze potwory są bardzo głodne i rzadko kiedy pijane. Wiedźminie? Bagna są zbyt niebezpieczne dla młodej dziewczyny. Zapytam druidów o lekarstwo w twoim imieniu. Dziękuję, Wiedźminie. Będę czekała w domu. To budynek w slumsach naprzeciwko gospody. To mi się podoba. Tak.
Słucham cię, wędrowcze. Bywaj. Tak, biały wilku? Przychodzę w imieniu kobiety o imieniu Carmen. Jej ukochany zmienia się na cąg wilkołaka. Jesteś wiedźminem. Powinieneś się znać na leczeniu lykantropii. Przecież straciłem pamięć. Może kiedyś znałem sposób na przełamanie klątwy, ale teraz nie potrafię pomóc. No tak, mówiłeś o tym. Moja starcza pamięć też zawodzi. Ale wracając do sprawy. Znam kilka sposobów na lykantropię, choć żadnego nie wypróbowałem osobiście. Myślałem o magicznym leku, może eliksirze. Nie zdołam przyrządzić takiego leku. Może dobry alchemik potrafi. Jeśli znasz jakiegoś, to zapytaj koniecznie. Słyszałem natomiast, że w przypadku klątwy zmiany postaci pomaga koszula z blekotu. Koszula z blekotu? Tak. Był precedens braci zamienionych w łabędzie. A może to były dzikie kaczki? Nieważne. Nazbieraj dla panienki Carmen liści blekotu. 5 powinno wystarczyć. Niech utka z nich koszulę, a jej wybrany powinien przespać w niej noc. Dziękuję za radę. Jest jeszcze jeden sposób, ludowy. Wstydzę się o nim opowiadać zawodowcowi, ale rzetelność tego wymaga. Podobno prawdziwa miłość pozwala przemienić bestię w człowieka. Miłość czysta i bezwarunkowa. Zapamiętam i tę radę. Pamiętaj tylko o jednej rzeczy, wiedźminie. Wilkołactwo to coś na kształt choroby, która toczy serce coraz głębiej. Zanim spróbujesz zdjąć klątwę, musisz się upewnić, że wilkołak w sercu jest nadal człowiekiem. Dlaczego? Inaczej nawet odczarowany będzie mordował ludzi i pozostanie jedynie potworem. Rozumiem. Postaram się odkryć tożsamość wilkołaka. Tak, biały wilku. Bywaj. In wet strada kamuen karma. In wet strada kamuen
Bywaj. Co za hołota. No, co chcesz? Przychodzę w sprawie ogłoszenia. Ogłoszenia? A, tak, prawda. Masz te soki? Mam. Świetnie. Gdzieś tu miałem złoto dla ciebie. O, jest. No, co chcesz? Zabiłem szefa gangu narkotykowego. Zabawne. Przychodzisz na posterunek i mówisz, że człowieka zabiłeś? Nierozważne. Żartuję oczywiście. Dobrze zrobiłeś. Dzięki tobie znów jestem szczęśliwy. Masz to zapłatę i znikaj. Znikaj? Może ty znikniesz. Jak to? Nie rozumiem. Rozumiesz. Zakarbuj sobie dobrze w tym pustym łbie. Zaczniesz handlować fistechem, to znikniesz. Dobrze, dobrze. Niepotrzebnie się przejmujesz. Jestem przecież stróżem prawa. Bywaj, Siemko, i pamiętaj, co ci powiedziałem. Witaj. Bywaj. Pięknie rośniesz. Moje stare kości. A co to? Pracowity dzień. Witaj, Wiedźminie. Wróciłeś z bagien szczęśliwie. Hierofant poradził mi, jak usunąć likantropię. Muszę jednak wiedzieć, kim jest twój ukochany. Nic z tego. Nie zdradzę ci tożsamości mojego ukochanego. Wolę już, żeby był wilkołakiem. Miejmy nadzieję, że twoja lojalność go nie zgubi. Psia krew. Złodziejstwo uczyniło mnie tym, kim jestem. Zostaw mnie w spokoju, zdrajco! Przynosisz ze sobą kłopoty? Sił mi już brak. Co za czasy.
O co chodzi? Trzeba wam czego? Ona mi nie pozwala jeść słodyczy. Pycha, dziękuję. Pycha, dziękuję. Cieszę się, że tak dobrze dogadujecie się z Alwinem. Traktujecie jak ojca, wiesz? Wiem, że miałeś dobre intencje. Cieszę się, że tak dobrze dogadujecie się z Alwinem. Traktujecie jak ojca, wiesz? O, Geralt, dziękuję. Jest piękny. Przy tobie jest najwyżej zwyczajny. Marzyłam o prostym, srebrnym pierścionku z bursztynem. To dowód miłości, a nie zamożności. O co chodzi? Trzeba wam czegoś? Zbieram na łódź i daję stąd nogę. Ech, wy... Trzeba wyczekać moment! Atak! Naprawdę szlachectwo zobowiązuje. To dobry interes. Odkąd wygonili nie ludzi do getta, miasto stało się piękniejsze. Nawiłem się. Nie potrafię zrozumieć, w jaki sposób zgraja. Królewna Adda opowiadała mi o tobie. Nareszcie dwór zatroszczył się o nasze bezpieczeństwo. Groźnie wyglądasz. Zła. Dodatek musisz bronić. Już wiem, co zrobię. Więc to ty wykonałeś tamto zlecenie. W czym mogę pomóc?
Groźnie wyglądasz. Na dodatek myślisz. To rycerze powinni walczyć z potworem. Królewska zła. Dupa mnie swędzi. Nic, tylko pieniądze i pieniądze. Napiłbym się. Napiłbym się. Cieszę się, że tak dobrze dogadujecie się z Alwinem. Traktujecie jak ojca, wiesz? Wiedziałam, że mogę na ciebie liczyć. Jesteś kochany. I tak dobrze poradziłeś sobie z Alwinem. Szani. Geralt, nic już nie mów. Mam ochotę się kochać.